się. Dobry był u siebie marynarz. Do pierwszego pożytku. Byłem tu, byłem tam. Witaj. Cześć, jak tam, Geralt? Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch, chłopak. Powiedz, kogo zajebać? Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. Hattori, ten elfik. Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Rykać. Nie wyjdź się tam. Nie przestraszysz. Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Ej, siwy! Czemu odziwiałeś? Dajcie, że... Ona coś mi w krzyżu strzyka. Rumunii w racji nie odmawiam. Chyba się nie zło. To jest... Masakracja. Stacja do rana. Dajesz płot. Znowu się zbugowała. Rynneczek. Woda przybierze. Kurwa. Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślnych protestów. Nie zatrzymywać się. Naprzód. Miecze pierwszego sortu. Dobra. Pokaż mi swoje towary. Dobra. What? Kasy nie ma. Siura mu się skończyła. Tutaj jeszcze jest ktoś. Brawo. Dawaj to. Bywaj. Patrzmy sobie tu mam.
ciężka zbroja, lekka zbroja. Średni pancerz. Porządek musi być. Lubię deszcz, bo buzy podoba się. Dobry kut, teraz jesteś bohaterem. No to wracamy do Hattorego. Nie zatrzymywać się. Że też cię straż do miasta puściła. To ja. Witaj, Hattori. Widzę, że Sukrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj, Geralt. Tak, musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam. Dzięki. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę. Tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie Van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? Ach, co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobrażasz? Magazyn Van Horna jest w dokach.
Ciężkie cholerstwo, niech Sukrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Witaj. Cześć, Geralt. Jak tam? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Dobrze, kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Kurde, ten Sukrus ma tak przypite oczy, że szkoda gadać. Życie. Życie jest jak nowela. To... Co jest? Filipa. Idę do mojego schowka odłożyć. Metrzy. No dalej szaleć. Jest lżej. To jest. To idziemy tam. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Jest. Jeszcze i pierogi. Panie Krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezeczniku! Tam, chędożenie.
Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne! Panie krasnolud, nie słuchajcie go! Zaczaruję was psi chwost! Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem! Zmykaj stąd, pókim dobry! Już! Czary mary hokus pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Muszę wejść do środka. I wynieść stamtąd? Kilka skrzyń ze składnikami rzemieślniczymi. A ja mam później Tasakowi powiedzieć... Że znałem hasło? Dobra robota tam w Wergen, panie Wiedźmin. Hasło brzmi, żyrafy wchodzą do szafy. Gdzie te składniki? Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Chyba to. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz, do kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z Tasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wani nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju. Tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów chędożonych. Dalej, Geralt, na nich! Dawaj ich, Sukrus. Tyrsek! Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard. No Gruz, wybacz. Kocham cię jak brata, nie wiem, ty skurwysynu. Sztama? Szwagier, i po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama. Gdzie jest Drakkar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę. Dobra, ale co? Pały? Pały? Dobra. Pierdala na całego. Dobra. Tak pięknych okolicznościach przynoszę.
O, proszę. Wyższej jakości. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały i zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję Suchrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Ależ nie. Witaj, Nejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Jeszcze nie. Wróć później. Ura. Chciałbym, żeby coś dla mnie wykuć. Bywaj. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad mieczem. Czam. Zobaczymy. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, Ejpcharze. To ja dziękuję za wszystko. Bywaj. Pokaż ten miecz. Bullshit. Po prostu lipa. Wierzę w to. Z zachodu? Letni. Wody.